Księga Daniela, wtorek ze Słowem. Wiecie, to coś niesamowitego. Ja zatytułowałem dzisiejsze nasze spotkanie Boża cierpliwość, a Boży gniew. Zastanawiałem się nad tym, kiedy przeczytałem ten rozdział, przygotowując się do tego spotkania, modląc się, żeby Duch Święty dał mi myśli, żeby mi dał serce otwarte, umysł taki trzeźwy. I pomyślałem sobie o takim tytule, a potem sobie myślę, no może coś takiego bardziej porywczego. Ale wiecie, zauważyłem taką jakby kreskę, jakby niewidzialną kreskę, czasami jakby z pleksji zrobić taką kreskę, której nie do końca widać. I zobaczyłem, że między cierpliwością Bożą a Bożym gniewem jest bardzo cienka granica. I w tym rozdziale właśnie możemy to zobaczyć. Słowo Boże jest niesamowite. Ono jest do wykrywania błędów, do poprawy, do nauki, do wychowania sprawiedliwości. Żeby co? Żeby człowiek Boży, czyli ty i ja, żebyśmy byli doskonali, przygotowani do każdego dobrego dzieła. Amen? I właśnie Słowo Boże jest do tego nam dane. To jest cudowne Boże Słowo, które możemy czytać, słuchać i chcemy go czytać dzisiaj. Więc chcielibyśmy otworzyć Księgę Daniela, 5 rozdział. Chcielibyśmy przeczytać. Wiecie, przez tę chwilę sobie, kiedy przeczytałem ten rozdział i patrzyłem na zegarek, że 8 minut, tak na spokojnie, to sobie pomyślałem, wiecie, my czasami stawiamy sobie taką barierę, Słowo Boże, Pismo Święte, przeczytać. Jaki to grube jest, jak to dużo czasu może zająć. Ale czy zwróciliście uwagę na to, że Księga Daniela ma kilkanaście rozdziałów, dokładnie chyba 12, i jeżeli 10 minut na jeden rozdział, to wcale nie jest takie straszne, prawda? I to już tak na spokojnie. Więc gdybyśmy sobie zrobili plan, i tu chodzi o to, że taki, wiecie, dyscyplina Daniela, taki plan zrobić, to Pismo Święte możemy z pełnym zrozumieniem lekko w ciągu roku przeczytać tak na luzie. Zgadza się? Okej? Okay? Tak do zachęty. To, jak to ktoś mówi, bez dodatkowej opłaty. 5 rozdział czytamy. Uczta Balsazara, tak jest zatytułowany ten rozdział w naszej Biblii. Król Balsazar urządził wielką ucztę dla 1000 swoich dostojników. W ich towarzystwie pił wino, a gdy Belsazar był już pod działaniem wina, rozkazał przynieść złote i srebrne naczynia, które jego ojciec Nebukadnezar sprowadził ze świątyni w Jerozolimie. Tak by z nich pił król i jego dostojnicy, jego żony i nałożnice. Przyniesiono więc złote naczynia, które swego czasu zabrano ze świątyni z Domu Bożego w Jerozolimie i pili z nich król, jego dostojnicy, królewskie żony i nałożnice. Pili wino i wysławiali bogów ze złota, srebra, miedzi, żelaza, drewna i kamienia. Nagle ukazały im się palce ludzkiej ręki, pisały na tynku naprzeciw świecznika na ścianie Pałacu Królewskiego. Król zauważył wierzch piszącej ręki, zbladł. Przyszły mu do głowy najstraszniejsze myśli. Biodra mu zwiotczały, a kolana zaczęły drżeć. Sprowadzić tu czarowników, mędrców chaldejskich, jasnowidzów, zawołał przerażony. A kiedy już przyszli, obiecał, że ktokolwiek przeczyta to pismo i poda jego wykład, zostanie odziany w purpurę i włożą mu złoty łańcuch na szyję i będzie rządził jako trzeci w królestwie. Wszyscy mędrcy królewscy zbliżyli się zatem, ale pisma odczytać nie mogli. Nie mogli też królowi wyjaśnić jego znaczenia. Wtedy król Belsazar tym bardziej się przestraszył. Twarz mu posiniała, a jego dostojnicy stali w zakłopotaniu. Z powodu okrzyków króla i jego dostojników do sali biesiadnej weszła królowa matka. Król żyj na wieki, zaczęła pozdrowieniem. Niech cię nie trwożą twoje myśli, niech bladość ustąpi z twarzy. Jest w tym królestwie człowiek, w którym jest Duch Świętych Bogów. Za czasów twojego ojca u niego szukano oświecenia, zrozumienia i boskiej mądrości. Twój ojciec, król Nebukadnezar, ustanowił go przełożonym nad wróżbitami, czarownikami, mędrcami chaldejskimi i jasnowidzami. Tak, twój ojciec królu. Dlatego, że w nim był zawsze nadzwyczajny duch, wiedza i umiejętność wykładania snów, odgadywania zagadek i rozwiązywania przeróżnych zawiłości. Chodzi o Daniela, któremu król nadał imię Belsazar. Niech teraz go przywołają i niech wyjaśni ten napis. Gdy Daniel stanął przed królem, ten odezwał się do niego w te słowa. Czy ty jesteś tym Danielem, jednym z wygnańców judzkich, których mój ojciec król przyprowadził tu z Judy? Otóż słyszałem o tobie, że jest w tobie duch bogów i że można u ciebie znaleźć oświecenie i zrozumienie i nadzwyczajną mądrość. Zanim przyszedłeś, sprowadzono już do mnie mędrców i czarowników, aby mi odczytali to pismo i zapoznali mnie z jego znaczeniem, lecz oni nie poradzili sobie. Ja jednak słyszałem o tobie, że umiesz wyjaśnić sprawy i rozwiązać
rozwiązywać trudności. Teraz więc, jeśli umiesz odczytać to pismo i zaznajomić mnie z jego znaczeniem, będziesz odziany w purpurę, złoty łańcuch włożą ci na szyję i będziesz jako trzeci panował w tym królestwie. Wtedy odezwał się Daniel i powiedział królowi: zachowaj swoje dary przy sobie i nagrody, a nagrody przekaż komu innemu. Ja natomiast odczytam królowi ten napis i podam jego znaczenie. Posłuchaj, królu, Bóg Najwyższy dał królestwo i wielkość, cześć i majestat twojemu ojcu Nebukadnezarowi. Przed wielkością, któremu mu udzielił, drżały wszystkie ludy, narody i języki, ponieważ kogo chciał, tego zabijał, a kogo chciał, zostawiał przy życiu. Kogo chciał, wywyższał, a kogo chciał, poniżał. Lecz gdy jego serce wzbiło się w pychę, a w duchu stał się zbyt pewny siebie, został usunięty z królewskiego tronu i odebrano mu cześć. Wypędzono go spośród ludzi, jego serce stało się niczym zwierzęce. Zamieszkał wśród dzikich osłów, karmiono go trawą jak bydło, a jego ciało zraszała tylko rosa z nieba. W końcu przekonał się, że Bóg Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i ustanawia nad nim kogo chce. A ty, jego synu, Belsazarze, nie uniżyłeś swojego serca, pomimo że o tym wszystkim wiedziałeś. Przeciwnie, podniosłeś się przeciwko Panu Niebios, bo rozkazałeś, by przeniesiono naczynia z jego świątyni. A ty i twoi dostojnicy, twoje żony i nałożnice, piliście z nich wino. Co więcej, wysławiałeś przy tym bogów ze srebra i złota i miedzi, z miedzi i żelaza, z drewna i kamienia. Nie widzą oni, ani nie słyszą, ani niczego nie wiedzą. Natomiast Boga, w którego ręku jest twoje tchnienie oraz wszystkie twoje ścieżki, nie uwielbiłeś. Dlatego On posłał tę dłoń, aby napisany został ten napis. Brzmi on tak: Mene, mene, tekel, uparsin. A taki jest jego wykład. Mene, Bóg zliczył dni twojego panowania i postanowił położyć mu kres. Tekel, zostałeś zważony na wadze i okazało się, że jesteś zbyt lekki. I Peres, twoje królestwo zostanie podzielone i oddane Medom i Persom. Wtedy Belszazar rozkazał odziać Daniela w purpurę i włożyć mu na szyję złoty łańcuch. Następnie ogłoszono, że jako trzeci będzie rządził w królestwie. Tej samej jednak nocy Belszazar, król chaldejski, został zabity. Do tego miejsca, 6 rozdział przeczytaliśmy. 5 rozdział, przepraszam. I chcemy się zastanowić nad tym rozdziałem. Pytanie mam, kto czytał więcej niż 3 razy Księgę Daniela? Ręka do góry. Śmiało, nie musicie się tego wstydzić, nie musicie się bać. Wiecie, ja w swoim życiu, zanim zaczęliśmy ten wtorki ze Słowem, to chyba właśnie 3 razy przeczytałem Księgę Daniela. I tak jak wszystkie inne rozdziały, które mówią o lwiej jamie, które mówią o piecu ognistym, są takie wyraziste i tyle razy wymawiane, tak właśnie ten rozdział bardzo dotknął mojego serca. Myślę, że jeden z bardziej takich dotykających. I chciałbym się z wami podzielić, teraz chciałbym, żebyśmy rozważyli to, jak bardzo ważne tu są wskazówki, jak bardzo ważne są tutaj zdania, które mogą się nam przydać na całe nasze życie. Ja bym chciał troszeczkę historycznie przytoczyć, bo rozmawialiśmy o Nebukadnezarze przez ostatnie spotkania. Oto on był główną postacią, oczywiście Daniel najgłówniejszą i 3 jego przyjaciele, ale Nebukadnezar jako król wielkiego imperium wysuwa się na takie prowadzenie, gdzie po prostu jest w każdym rozdziale widoczny. I polubiliśmy już, prawda, Nebukadnezara? Jest tak? Przez ostatnie spotkanie polubiliśmy go. Ten okrutny król nawrócił się. On przez te doświadczenia, kiedy, wiecie, Bóg pukał do jego serca, do serca tak zatwardziałego człowieka, on w końcu się nawrócił. I w zeszłym spotkaniu żeśmy mówili, że co u Boga, co u ludzi jest niemożliwe, u Boga jest możliwe. Amen. Na 6 wieków przed przyjściem Mesjasza, Chrystusa, człowiek, poganin, król Babilonu, pogański król nawraca się i wielbi Boga jako Boga jedynego, jako Boga wszechmogącego. To jest cud. To jest niesamowite. Powiedzieliśmy sobie też, że jeżeli ktoś z nas modli się o kogoś z naszych rodzin, z naszych bliskich i wydaje ci się, że to już nie ma sensu, że im więcej się modlisz, tym gorzej jest z nim, tym bardziej zatwardziały, to powiedzieliśmy sobie, że nigdy nie trać nadziei, bo skoro Bóg poradził sobie z Nebukadnezarem, poradzi sobie z każdym. Ale dzisiaj chcę powiedzieć, że Boża cierpliwość i Boży gniew ma bardzo cieniutką linię. I ta linia jest niewidoczna dla nas, dla ludzi.
ta linia jest widoczna tylko dla Boga. My nigdy nie wiemy, ile czasu jeszcze. Człowiek nigdy nie jest w stanie przewidzieć, czy jeszcze możesz posunąć się naprzód dalej. I w tym rozdziale właśnie widzimy tutaj. Jeżeli gdziekolwiek w którymś rozdziale miałem gęsią skórkę, to właśnie w tym. I chcę was dzisiaj do szczególnego rozdziału zabrać, żebyśmy mogli popatrzeć się, co tutaj nas uczy Słowo Boże. Słowo Boże jest niesamowite. Ono jest naprawdę jak miecz obosieczny. I z historycznych kart wiemy, że kiedy Nebukadnezar przy końcu swojego życia, kiedy się nawrócił, miał świetne lata rządzenia, on sam o sobie powiedział, że Bóg nadał jemu czci. Więc skoro król takiego imperium, takiej potężnej połaci ziemi, wcześniej myślał, że ma cześć, a potem mówi o sobie, że to Bóg nadał jemu czci, po tym czasie, kiedy poznał Boga, to musiało być coś wielkiego. I wiecie, kiedy w ostatnich swoich latach, kiedy czcił Boga, kiedy wywyższał jako uniżony przed Bogiem, jako wiedział, wiecie, ten dobry tor, że wie, że jest Bóg nad nim. Zawsze tak jest, słuchajcie, zawsze tak jest. Zawsze jest ktoś nad tobą. Nie ma tak, że my ludzie, że ktoś tam myśli sobie, że jest najwyższy. Zgadza się? Nawet kiedy jesteś szefem firmy, to jest ktoś nad tobą. A kiedy by już nie było nikogo nad tobą, to jesteś świadomy i my to wiemy, że jest Bóg Wszechmogący. Amen? I zawsze tak jest. Wiecie, kiedy jesteśmy w kościele, też mamy liderów, mamy przełożonych, mamy pastora i zawsze ktoś jest nad nami. I to jest bardzo ważne, że ta świadomość stawia nas w miejscu bezpiecznym. Ta świadomość stawia nas w miejscu odpowiedzialności, ale też w miejscu łaski. Ona nas stawia przed tym, że zawsze wiesz, że pokora jest tą podstawą, która może prowadzić ciebie do zwycięstwa i do chwały, do tego wywyższenia, jak przez kogoś wywyższony. Amen? Rozumiemy się? Dlatego, że kiedy człowiek myśli sobie, że już nie ma nikogo nad tobą, albo zachowuje się tak, to jest pierwszy na pochyłej do tego, aby iść do upadku. I Nebukadnezar na swojej skórze to przeżył. Do takiego stopnia, że nikt z nas by nie chciał być w jego skórze. Ale kiedy Bóg kogoś poniża, kiedy Bóg dotknie, to wiecie, to jest łaska, że On podniesie. Amen? Dlatego warto jest poddać się temu, który jest najwyższy. I warto mieć świadomość, że zawsze jest ktoś nad nami. Amen? Halleluja. Daniel też to wiedział. Wiecie, ten chłopak niesamowicie dojrzały, nawet w młodym wieku, kiedy mówiliśmy o tym, że on był, będąc w niewoli, jak dobrze znał prawo, jak dobrze wiedział, kto jest nad nim. On dobrze znał drogę służbową. Kiedy przychodził do króla, on nie walił prosto, tak mówiąc po naszemu, bo miał objawienie, bo wiedział od Boga, bo miał sen do opowiedzenia. Nikt z mędrców chaldejskich nie miał, a on miał. Więc mógł lecieć prosto, zgadza się? W swojej pysze. A on dojrzale idzie najpierw do sługi, do swojego przełożonego, przedstawia mu sprawę, mówi, że jest Bóg, nie mówi, że ja wiem, ale mówi, jest Bóg, który objawia i on swoje łaski objawił mi, więc jestem gotowy, żeby przedłożyć. Niesamowite. Halleluja. I teraz chcemy popatrzeć, że Nebukadnezar umiera, nie ma już Nebukadnezara i jego synowie przejmują królestwo. Z historii wiemy, tutaj w Księdze Daniela, tutaj w tym rozdziale to nie jest zapisane, ale Babilon przejęli synowie od Nebukadnezara. I tutaj mamy wymienionego Belsazara, ale tak naprawdę to on był drugim rządzącym. Pierwszym rządzącym według kronik był, mam zapisane, Nabonid. Tak się nazywał syn Nebukadnezara. Tak naprawdę naukowcy i historycy chcieli obalić, że nawet Belsazar, że taki ktoś nie istniał. Że to w Biblii jest wymyślone, że to jest taka, wiecie, baśń, że ktoś sobie tam, autor, na przykład Daniel, że to nie jest prawda, że sobie Belsazara wymyślił, że to Nabonid był tym prawowitym synem Nebukadnezara i on przejął królestwo po Nebukadnezarze. Natomiast kiedy odkryto pisma klinowe, takie były w tamtym czasie, kiedy znaleziono w bardzo dobrym stanie, to okazało się, że dokładnie wszystko jest udokumentowane. I byli obydwaj ci synowie, byli rządzący. Jak to się działo? Wiecie, Królestwo Babilońskie nie było wcale podzielone. Oni razem rządzili i według tych pism, według historii, oni bardzo świetnie sobie z tym radzili. Oni potrafili razem rządzić. Skąd to wiemy? Dlatego, że w Księdze Daniela jest napisane, że Belsazar w tej aferze całej,
on przedstawia, że jeżeli ktoś mu wyjawi, co jest napisane na ścianie, to będzie jako kto? Jako trzeci. Więc pierwszy był Nabonid, drugi był Belsazar i on obiecał, że jako trzeci będzie ten, który objawił sen. Więc stąd też to dowiadujemy się, że taka kolejność była. Natomiast Nabonid był jako pierwszy król. To był taki, powiedzmy, mogę dać przykład? Pastor. To jest pastor. A drugi król to był tak jakby wicepastor, czyli zastępczy pastor na przykład. Więc obydwaj są pastorzy, obydwaj są królowie. Jest? Rozumiemy to? Mamy bliżej? Więc jeżeli mówimy o królestwie, to tak właśnie wyglądało w Babilonie. I wiecie, tak się działo, że Belsazar wystawił ucztę, wystawił huczną ucztę na 1000 ludzi. Musiało to być nie byle co, było to wielkie skupisko, wielki spęd, żeby się bawić, żeby się upijać i podobno w Babilonie to było bardzo znane i tam stąd się to świetnie zachowywało, wynosiło na cały świat. Zresztą stąd to słynie. Czasami nawet ktoś jeszcze mówi, jeżeli o takich imprezach dzisiaj się mówi, to mówią, że Babilon. Więc co, mamy Nabonida, mamy Belsazara, ale my się dzisiaj skupimy na nim, właśnie na Belsazarze. I chciałbym zwrócić uwagę na to, co się teraz dalej dzieje. Kiedy ci królowie rządzą, kiedy rządzą królestwem, Daniel jest odsunięty jakby na bok. Kiedy był Nebukadnezar, on go miał bliziutko. On chciał, żeby był jego doradcą. On wiedział, że to jest człowiek mądry, człowiek od Boga. A potem, kiedy już poznał Boga, to on rozumiał, co Bóg przez niego przekazuje jako mądrość, jako wielkość, jakie namaszczenie. Natomiast Belsazar nie dbał o to, co mówi Bóg. Więc Daniel był jakby na odsyłkę, wysłany na... Spełnił swoją rolę, oczywiście, był przełożonym, nie był usunięty z żadnego stanowiska, pełnił swoją rolę i pełnił bardzo dobrze, jak czytamy w księdze Daniela. Natomiast Belsazar w ogóle nie liczył się z Bogiem. Wiecie, co najbardziej mnie przeraża w tym wszystkim? To chcę wam opowiedzieć, że Belsazar prawie że wychowywał się z Danielem. On widział wszystkie akcje. Ja jestem przekonany, że on widział, kiedy Daniel jako młody chłopak, to pewnie on był koło króla, koło swojego ojca, gdzieś tam się, wiecie, bawił, poniewierał się i widział, jak ten młody chłopak w jego wieku, w jego roczniku może podobnie przedstawia takie wielkie mądrości Bożej, kiedy widział nawet może swojego ojca Nebukadnezara, który pada na ziemię i oddaje Bogu chwałę, kiedy ten opowiada jego sen. Wiecie, to musiało na nim robić wrażenie. To musiało być coś. Zgadzacie się ze mną? To było już coś, to było świadectwo do jego życia, że jest Bóg. Wiecie, taki młody chłopak, kiedy widział od początku, jakie działanie ma Bóg Wszechmogący, musiał zakodować i musiał nie być obojętny wobec tego. To musiało się odłożyć w jego życiu. To był choćby taki pierwszy jego rzut. Następny taki rzut, kiedy ci trzej mężczyźni, przyjaciele Daniela, którzy byli świetnie znani w Babilonie i oni nie kłaniają się przed tym posągiem, który zniósł jego ojciec. I wyobraźcie sobie teraz, że oni siedzą jak na widowni i patrzą się, jak ci będą się palić w tym piecu, w tym rozżarzonym, strasznym piecu. Obserwują to. I ten młody chłopak, Belsazar, jestem przekonany, że tak samo jak większość w całym Królestwie Chaldejskim doskonale o tym wiedziała. I jeżeli nie widzieli tego na własne oczy, to słyszeli o tym. I to pewnie było w każdej gazecie i w każdym wiadomościach i wszędzie to było podane. I na Facebooku i na YouTubie. Okay? Więc on musiał to widzieć. I on musiał widzieć, wiecie kogo? Chrystusa musiał widzieć w tym piecu. Więc dla mnie to jest tak niesamowite. Wiecie, ja sobie myślę, Boże, jaki ten człowiek był, wiecie, no gdybym mógł powiedzieć dzisiaj, to od dziecka chodził do kościoła. Widział cuda, widział znaki, widział rzeczy, które Bóg czyni. Możemy tak powiedzieć? Widział przemianę, widział też jego ojca, który wpadał w pychę, w wściekłość, który wiecie, raz był i kazał Bogu oddawać pokłon, a raz postawił posąg. Widział to wszystko i umiał sobie to przetworzyć pewnie w swojej głowie. I popatrzcie się, to był następny krok i następny krok. I kiedy Bóg do niego mówi, zwróćmy uwagę, że Bóg właśnie przez takie rzeczy mówi do serc naszych, do naszego życia. Kiedy widzimy, kiedy oglądamy, ale kiedy słuchamy też. I Belsazar właśnie takie momenty, nie wiem jak to nazwać, wiecie, nie mam na tego nazwy, czy przepuszczał to, czy puszczał to mimo woli, wręcz powiedziałbym lekceważył świadomie, z taką premedytacją, o.
lekceważył to i mówił, a co mi tam jakiś Bóg? Jestem synem największego króla na świecie. Po co mi ktoś? Po co ja się mam liczyć z kimś? Wiecie, widział też naczynia, które jego ojciec sprowadził z Jerozolimy. Wiecie, Nebukadnezar jaki był, taki był, ale kazał ich zapieczętować i te naczynia, on wiedział, że one są przeznaczone dla Boga, poświęcone dla Boga, Jahwe, dla jedynego Boga. Wtedy jeszcze nie wiedział o tym, ale miał szacunek i cześć. Wiecie co, jak co, ale miał szacunek do tego, żeby tego nie ruszać. Jeśli chodzi o bogów, Nebukadnezar miał bojaźń i wiedział, że coś, co się przeznacza do kogoś, to się należy komuś. To coś zostało w nim i myślę, że Bóg to zauważył. Natomiast ten jego syn, Belsazar, zlekceważył i on powiedział, a co mi tam jakiś Bóg i jego naczynia? A ja pokażę, co potrafię. Zgadza się? I myślę, że właśnie ten moment z tymi naczyniami, kiedy coś Bożego, i teraz chcę podkreślić bardzo ważną rzecz, kiedy Bóg coś upodoba, kiedy coś jest Boże, nie dotykać. Kiedy coś jest Bożego i przeznaczone dla Niego, kiedy coś jest poświęcone dla Boga, tego nie należy dotykać. To jest Boże. Amen? Tak samo chodzi o Ciebie i o mnie. Kiedy jesteś poświęcony dla Niego, kiedy jesteś odkupiony Jego świętą krwią Jezusa Chrystusa, tego nie wolno dotykać. Amen? Jesteś naczyniem. Zgadza się? Wiecie, nie wiem czemu, ale teraz mi to przyszło na myśl. Jesteś naczyniem poświęconym świątyni. I niezależnie w jakim miejscu byś był, to nie wolno dotykać. Bóg nie pozwoli, to jest dla Niego i to jest tylko Jego. Amen? Halleluja. I dlatego, wiecie, myślę, że ta cienka granica między cierpliwością Bożą a gniewem Bożym właśnie została przekroczona w tym momencie. To jest takie moje spojrzenie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy nie, ale tak to widzę. I on kiedy, wiecie, kiedy hulają, kiedy upijają się, kiedy w swoich upijaniach już nie mają granic, nie mają żadnych hamulców, to ten król postanawia, że sprowadzić te naczynia i jeszcze jedną rzecz, wiecie, to pójdziemy na całość, przy takim czymś, śpiewy, hulanki, muzyka, sprośne jakieś, wiecie, śpiewy do tych bóstwa jej, wszystko, co najgorsze może być, a wiecie, że ludzie potrafią to zrobić, jesteśmy tego przekonani, więc robią to, wiecie, 1000 ludzi i takie bałwochwalstwo, takie oddawanie, wręcz wyśmiewanie się w twarz Boga. I Bóg cierpliwie patrzy, ale kiedy naczynia zostały dotknięte, kiedy zostało dotknięte to, co Boże, to Bóg wtedy powiedział dosyć. Ten moment to jest właśnie ten moment. Jest napisane, wiecie, to, co teraz powiemy, co się wydarzyło dalej, to ma niesamowite znaczenie, niesamowite odzwierciedlenie. W pewnym momencie, i wiecie, w historycznych znowu tam doczytałem gdzieś, że w Babilonie były te przyjęcia na taki obraz. Myślę, że do dzisiaj to trochę zostało, że jest scena, że było podwyższenie i zawsze za tą sceną było gipsowe jakieś coś, białe tło, żeby było dobrze widać, tam było podwyższenie przygotowane dla króla czy do kogoś najważniejszego. I cała impreza się bawiła tutaj, powiedzmy, na dole. Na tym podwyższeniu były stoły, był król. I za nimi była ściana, gipsowa ściana, żeby było dobrze na tym tle widać, co tam się dzieje. Mocno oświetlone to było światłami. W Babilonie były bardzo rozwinięte sposoby światła, więc myślę, że możemy tam, jeżeli byśmy chcieli naświetlić naszą salę, dowiedzieć się, jak to robili. To żart. I wiecie, kiedy ta gipsowa ściana, tak sobie wyobrażam, kiedy ona była tam za królem, naraz pojawiły się palce. Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, że to były palce. Palce dłoni. I było widać tylko grzbiet. Czasami na rysunkach widziałem, że to była ręka, ale Słowo Boże mówi wyraźnie, że to było grzbiet dłoni i tylko palce pisały. I Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, że nie był to napis, ale to było wyryte. Kiedy rozmyślałem nad tym, że wyryte to było na gipsowej ścianie, wiecie, to musiało być niesamowite zjawisko. Na tyle niesamowite, że pijani, upici ludzie, którzy zazwyczaj się niczego nie boją, zgadza się? Im to jest wszystko obojętne, wszystko im jest jedno. Oni w jednym momencie zapadła głucha cisza, biodra im zaczęły drżeć, kolana zaczęły drżeć, krew odeszła z twarzy i naraz w tym momencie byli przerażeni do szpiku.
To jest, kiedy Bóg zaczyna pisać. To się dzieje. I teraz Bóg pisze i rysuje. To nie pisze na ścianie, ale On wyrył litery i wyrył napis. Kiedy czytałem to chyba któryś raz, Księgę Daniela, to przypomniało się, co mi przypomniało? Cmentarz. Wiecie, na płytach grobowych nie są napisane, mało kiedy są napisane, ale są wyryte te litery, zgadza się? I tak sobie pomyślałem, że to właśnie była płyta grobowa, którą Bóg wyrył tam napis i powiedział dosyć. To był ten moment. I wiecie, to była ta chwila, kiedy tak naprawdę możemy powiedzieć, że zatrzymał się czas. Wszyscy są przerażeni. Wszyscy, wiecie, nie wiedzą, o co chodzi. Nie umieją tego przeczytać. A nawet jeżeli czytają, to w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. Tak właśnie się dzieje, kiedy człowiek się upija. Wiecie, Słowo Boże bardzo często mówi o tym, żeby się nie upijać, żeby być trzeźwy. Trzeźwy to znaczy umieć zrozumieć, umieć odebrać, umieć przeczytać, być świadomy rzeczy. A człowiek w stanie upicia nie jest w stanie tego odczytać. Nikt nie jest w stanie odebrać tego, jeżeli nie jest we właściwym miejscu. Zgadza się? I to właśnie nam obrazuje następny punkt, ta księga, że kiedy apostoł Paweł pisze, że bądźcie trzeźwi i módlcie się, amen, to chodzi właśnie o to, żeby umieć odczytać zawsze Słowo Boże, żeby zawsze umieć odebrać od Boga, amen. Bo kiedy jesteśmy nietrzeźwi, kiedy jesteśmy, niekoniecznie z alkoholu, słuchajcie, kiedy jesteśmy, możemy być nietrzeźwi, bo dużo pracujemy, bo może dużo się uczymy. Tak tutaj zerkam trochę na Anię. Do trzeciej w nocy. I wiecie, Ania sama powiedziała tutaj, że społeczności z Bogiem, ja to rozumiem. To jest fajne, że się przyznajemy do tego i to jest, wiecie, to jest dobrze, że to rozumiemy, że to umiemy powiedzieć. To jest okej. Okay. To jest w porządku, bo ja też tak mam. Kiedy dużo pracuję, kiedy ciężko pracuję, często przychodzę, wiecie, ubieram okulary, chcę zacząć czytać i litery się mi tracą. I tak sobie sam zadaję pytanie, czy jestem trzeźwy w tym momencie? Czy w tym momencie byś przygotował wykład na wtorek? Nie ma szans. Nie ma szans. Nie wiem, czy bym był w stanie przeczytać ten rozdział, bo litery by mi zaczęły uciekać. To jest trzeźwość. Musimy zachować miejsce dla Boga. Miejsce dla Boga to jest to, że najlepszy czas, najlepsze miejsce poświęcasz Jemu. Amen. Halleluja. I to naczynie jest poświęcone, przygotowane dla Niego. Ja chyba w innym kierunku zaczynam głosić kazanie, ale to dobra. Muszę się popatrzeć, co tutaj mam przygotowane. Wiecie, w tym momencie przychodzi królowa. Królowa matka. I wiecie, z historii znowu, muszę mnie zaczerpnąć do historii. Królowa to jest żona Nabonida. To jest królowa. Ona przychodzi, ona ma prawo wejść na takie spotkanie, na taką ucztę, ma prawo wejść, nie zachowując jakiegoś protokołu, czy musi się pytać kogoś, czy coś, ale królowa miała prawo wejść na taką ucztę, więc ona wchodzi, bo słyszy wrzask, słyszy wrzawy, słyszy, że ktoś próbuje, a nic nie może, że wszyscy są nieświadomi rzeczy. I wiecie, ona mówi, co trzeba zrobić. I tutaj nam przedstawia, że Balsazar dobrze wiedział, od dziecka dobrze wiedział, co trzeba zrobić. On słyszał głos Boży, on był w obecności Bożej, on wychowywał się w obecności Bożej, on widział działanie Boże i ona właśnie mówi o tym, że trzeba sprowadzić człowieka, który zna Boga. I tutaj znowu jest nazwane to słowo, że który ma ducha bogów, tak? A my wiemy, że to Duch Święty, Duch Boga, Duch Boży w Danielu, który spoczywał na nim. Chcę podkreślić, że Duch Święty cały czas, Duch Boży był w Danielu. Kiedy on, wiecie, nie był na pierwszej stronie Biblii, tak samo Duch Święty na nim spoczywał. I chcę powiedzieć, że nad tobą też spoczywa. Kiedy idziesz, kładziesz się spać, Duch Święty jest w tobie, amen. I jest nad tobą. Kiedy robisz śniadanie, on jest w tobie i jest nad tobą, halleluja. Duch Święty jest zawsze z tobą, bo on jest twoim przyjacielem. On jest w tobie i jest zawsze z tobą, chce być. Pan Jezus powiedział, że będzie z wami zawsze, aż do skończenia świata. Halleluja. Amen. Pocieszyciel, Duch Święty. Daniel był świadomy tego, on się w ogóle nie przejmował, nie martwił, on robił, co do niego należało. Wiecie, w ciężkich warunkach, ale to jest niesamowite świadectwo.
kiedy ktoś by chciał się dowiedzieć, jak przeżyć ciężkie warunki, to właśnie Księgę Daniela wystarczy przestudiować. I ona właśnie mówi, że trzeba sprowadzić Daniela, więc go sprowadzają. Wiecie, w królestwie, kiedy jest władza, kiedy jest król, to jest bardzo szybko. To nie jest tak, że dowiedzcie się, gdzie on jest albo gdzieś tam, ale to jest jeden SMS, wiecie, czerwony telefon i w tym momencie musi być ten, który ma być. I Daniel się pojawia, tutaj nawet widzimy, że błyskawicznie pojawia się na tej uczcie. I co teraz się dzieje? Słuchajcie, Daniel bardzo prosto, bardzo mocno znowu staje i widzę znowu tego samego odważnego Daniela. Jest niesamowity, słuchajcie. On się niczym nie szczypie, on się w ogóle nie boi, on w ogóle nie zastanawia się, czy może coś powiedzieć, czy nie, czy może się zachwiać, czy coś. Jedyny moment widzieliśmy, kiedy żal mu było Nebukadnezara i wiecie, nawet w takim dojrzałym współczuciu mówi mu, że wolałbym, pamiętacie to, wolałbym, żeby to było powiedziane o twoich wrogach. To było niesamowite. To były słowa jakby przyjaciela. To nie był jakby niewolnik i sługa, ale to był przyjaciel. I myślę, że Nebukadnezar to rozumiał. To było coś wielkiego. Ale tutaj, wiecie, on bardzo odważnie, bo widząc, co ten Belsazar robi, co w ogóle, jakie wyczyny robi, wszyscy o tym wiedzieli. To było obrzydliwe. Myślę, że to był jeden moment, kiedy Bóg zapowiedział, kiedy powiedział, że będzie zbezczeszczone miejsce. I to był jeden z tych momentów, kiedy właśnie naczynia święte zostały zbezczeszczone przez pogan. Były takie trzy momenty. W Księdze Daniela będziemy o tym czytać. Jedno jeszcze jest przed nami. Jeden taki moment. I to jest właśnie te naczynia, to jest jeden z tych momentów, kiedy Bóg powiedział moich rzeczy nie dotykać. Wiecie, jak bardzo mnie mocno, ja teraz wam powiem takie krótkie moje świadectwo, tak bardzo mocno mnie, kiedy studiowałem ten rozdział, dotknął Bóg. Jakiś czas temu Księgę Michałasza czytałem i Księga Michałasza jest właściwie podsumowaniem, z rachunkiem za 12 wieków Bóg robi rachunek ludowi izraelskiemu. I on mówi, że wy mnie okradacie, zabieracie to, co moje. I wiecie, zobaczyłem coś niesamowitego, kiedy jakbyś się czuł, gdybyś miał w swojej kieszeni albo w swoim domu coś, co nie jest twoje. Przychodzisz na zgromadzenie i na przykład masz portfel od swojego brata i patrzysz się, on siedzi na drugim końcu sali, a ty masz w kieszeni jego portfel. Jak byś się czuł wtedy? I właśnie takie słowo tam Bóg mówi do nich. I tutaj właśnie Bóg też chce, odbiegłem trochę od tematu, ale chcę skierować, że Bóg mówi, to co jest moje, to się należy mi. Amen. Tam jest mowa o dziesięcinie w Michałaszu, to może na inny temat, ale tutaj to jest to samo. Bóg mówi, naczynia są moje. Ty i ja jesteśmy Jego. Halleluja. Amen. To, co należy się Bogu, to jest Boże i to jest święte. Halleluja. Ale teraz chcemy zwrócić uwagę, co mówi Daniel. Mówi o tym odważnie i on zaczyna o tym mówić, że wprost, swoimi słowami, powiem to tak, on mówi, Belsazarze, ty nie jesteś największym władcą. Największym władcą Babilonu był twój ojciec, ale i on w swojej pysze musiał być upokorzony przez Boga i Bóg objawił mu, kto jest nad nim postawiony. On opowiada o tym, że jego ojciec, on to dobrze wiedział, Belsazar, ale on mu to powiedział, żeby widział od początku. To jest bardzo ważne, że od początku po kolei musi wszystko być świadome, musi być widoczne. I on mu mówi o tym, że nawet jego ojciec, to była złota głowa, prawda? To był ten najlepszy czas, złoto. Nawet jego ojciec, który był najwyższy, musiał zrozumieć, że Bóg jest ponad wszystkim. Że On jest najwyższy i jedyny. Musiał to zrozumieć. I potem mu mówi po kolei, jak to się stało, że musiał być upokorzony aż do takiego momentu, że musiał oddać Bogu chwałę. I kiedy już mu powiedział, co się stanie z nim, to przeczytał mu słowa, które były napisane na ścianie. Wiecie, to jest niesamowite, że Bóg daje mu mądrość, daje mu zrozumienie. Gdyby ktoś tam szperał w historii, to wiecie, to było dziwne, że oni tego nie umieli nawet przeczytać, skoro to było w ich języku. Oni się tam uczyli tych języków. Ale tutaj jest napisane tak, ja sobie to zapisałem. Mene, mene. Dwa razy było powiedziane i to znaczy policzone. Czyli Bóg mu wyrył na tej ścianie policzone i policzone. To były pierwsze słowa.
W sumie były tylko cztery. Drugie słowo to było tekel i to oznacza zważone, położone na wadze. Czyli policzone i położone na wadze, zważone. I ostatnie było trochę dziwnie użyte, bo to jest w liczbie mnogiej, a Daniel użył tego jako w liczbie pojedynczej peres z dołożeniem i na początku, czyli uperesin, czyli peres. To było tak jakby oddane komuś innemu. Dokładnie to znaczyło przekazane innej władzy. I Daniel powiedział, że wyraził mu bardzo wyraźnie i Belsazar to zrozumiał. Wiecie, wyobraźcie sobie teraz takie scenę. Chcę wam tylko to naświetlić, co się dzieje. Kiedy 1000 ludzi się bawi, kiedy nie ma dla nich hamulców, nie ma dla nich żadnych ograniczeń, w tym momencie przychodzi Bóg i pokazuje linię, którą przekroczyli. I wszyscy ci 1000 ludzi, którzy mogliby być nad Danielem, którzy mogliby być w swoim mniemaniu najwyżsi, słuchają, co mówi niewolnik tak naprawdę. Co mówi sługa i co mówi, i oni słuchają tego naprawdę jak grzmotu. I są tacy malutcy. To jest taka próbka z tego, co się dzieje, kiedy Bóg osądza, kiedy Bóg daje sąd. Amen? Kiedy Boże Słowo daje sąd. I Daniel tutaj wyjaśnia bardzo jasno, co to znaczy. Czyli policzone są twoje dni i właśnie dobiegły końca. I Daniel o tym mówi Belsazarowi. Zostałeś położone, twoje wszystkie uczynki, twoje wszystkie, całe twoje życie, wszystko, co zrobiłeś, wszystko, co słyszałeś, co widziałeś, zostało to położone na wadze. Zostało to złożone i zważone. I okazało się, że to nie wystarczy, żebyś był stawiony przed Bogiem. Jesteś za lekki. To w ogóle nie wystarczy. To jest nic. Wiecie, taki coś usłyszeć, to mrozi krew w żyłach, zgadza się? Ale takie słowa zostały powiedziane właśnie do tego króla. Następne słowo, co było? Peres, czyli oddane. Zostanie twoja władza przekazana komuś innemu. Wiecie, do tego słowa chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, bo kiedy tak już głęboko grzebałem, nigdy tego nie robię. Chcę wam się przyznać, że nie lubię jakoś szukać, nie lubię się odnosić. Pierwszy raz chyba w moim życiu do Greki gdzieś tam zaglądałem. I chcę wam powiedzieć, że tego słowa użył Pan Jezus. Pan Jezus użył tego słowa też podobnie, w podobnym znaczeniu, kiedy do ludzi uczonych żydowskich mówił o winnicy. Pamiętacie taką sytuację, kiedy Pan Jezus mówi o tym, że jest winnica i są najemnicy, i kiedy posyła, właściciel winnicy posyła sługi, posyła, żeby zebrać tam plon. Pamiętacie taką 21 rozdział Ewangelii Mateusza? I kiedy posyła jednego, to tego pobili, tamtego wyśmiali, wyrzucili, tego jeszcze tam wyszydzili, innego ukamienowali. I w końcu posyła swojego syna i stwierdzi tak, skoro moich sług nie traktują poważnie, pośle syna, czyli dziedzica, i jego moimi uszanują. Ale Pan Jezus mówi, tego zabili i wyrzucili poza mur. I właśnie Pan Jezus używa tam tego samego słowa, że będzie winnica zabrana i oddana komuś innemu. Więc właśnie tutaj to słowo jest użyte, że będzie twoja władza i twoje królestwo będzie oddane komuś innemu. To jest mrożące, to jest niesamowite słowo i to jest, wiecie, coś, co naprawdę wtedy zakończyło. Jaki mamy finał tej sprawy? Wiecie, to, co jeszcze też mnie zaskoczyło, to Daniel na samym początku, przed tysiącem ludzi, którzy są wysoko postawionymi urzędnikami, król obiecuje mu złote góry, obiecuje mu szatę, obiecuje mu łańcuch, co oznacza władzę, obiecuje mu trzecie miejsce w królestwie, co jest niewyobrażalne i chyba nikomu się nie przytrafiło w żadnej historii świata. A Daniel mówi, że nie chce niczego. Daj to komuś innemu. Wiecie, to jest tak, jakby policzek wyznaczył. Zgadza się? Popatrzcie się, wartość tego człowieka, wartość. Daniel wie, jaka jest jego wartość w Bogu. Wie, jaka jest jego wartość w tym, kogo ukochał, dla którego służy, komu żyje. Ziemskie królestwo dla niego to jest nic.
A tym bardziej, że za chwilę dowiaduje się i czyta na ścianie, że to upadnie. Zgadza się? Czyta właśnie i przedstawia królowi, że jeszcze tej nocy twoje życie zostanie odebrane. I właśnie tak się stało. Słuchajcie, to jest niesamowity dowód. Chcę do tego przejść, do następnego punktu, że w następnym punkcie się stało tak, że tej samej nocy jeszcze znaleziono martwego króla Belsazara w pałacu, a Babilon został zdobyty. Nabonid, właśnie ten król, ten właściwy król, który nie był na tej uczcie, on właśnie walczył z Persami. Walczył z Medią i z Persami, którzy byli zjednoczeni w walce i atakowali Babilon, wielkie imperium chaldejskie. I wiecie, w tej nocy, kiedy historia mówi bardzo wyraźnie, że w tej nocy, kiedy oni walczyli, nie umieli stawić oporu, bo tamci byli bardzo zorganizowani, liczni, a tutaj ci inni się bawili, wiecie, upijali się w pałacu. Do przyświetlenia sytuacji powiem wam, że Babilon był tak zbudowany, że w życiu nikt by go nie zdobył. W życiu. Żadną armią, którą dysponowały narody na całym świecie, nie byliby w stanie wejść do Babilonu i zdobyć go. I zaraz wam powiem, jaka jest tajemnica. Tajemnica jest taka, że Bóg, kiedy powie słowo, to się dzieje. Amen? Więc stało się tak, że Nabonid walczy i próbuje odsunąć armię Persów, Medów, żeby nie przekroczyli. I dzieje się tak, że rzeka Eufrat jest największą przeszkodą, żeby cała armia z ich właśnie machinami, z ich wszystkim sprzętem przedostała się pod mury Babilonu. To jest jedna z wielkich przeszkód i oni są pewni, a zwłaszcza jeszcze wtedy, że kiedy ona była szeroka, wielka, ta rzeka była nie do przebycia. I wiecie, Persowie zmienili bieg rzeki w tej nocy. Właśnie kiedy się 1000 ludzi bawi i król tutaj naczynia Boże wykorzystuje, to Persowie wpadli na pomysł, że można zmienić bieg rzeki. Przebudowali, regulacja rzeki, jeżeli by się to nazwało tak, po dzisiejszemu, przebudowali, zmienili bieg rzeki, przeszli przez rzekę Eufrat, dostali się pod mury i teraz najciekawsze co jest, jak mogli zdobyć Babilon. Kiedy już byli pod tymi murami, to historia mówi, że przez otwory kanalizacyjne i przez wodociągi, które były bardzo rozbudowane w Babilonie, wojsko przedostało się do środka, do miasta. Wiecie, niesamowita, skomplikowana akcja, ale to tak po ludzku mówiąc. Ja chciałbym powiedzieć, że to, co było nie do zdobycia, kiedy Bóg mówi, że dzisiaj tej nocy, to jest tej nocy. Amen? Kiedy Bóg mówi, że zbawiony, to jest zbawiony. Amen? Halleluja. Kiedy On powie, że jesteś dzieckiem Bożym, to może cały świat przeciwko Tobie stanąć i powiedzieć, nie, 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 to tak nie jest, ale Bóg powiedział. Amen? I właśnie chciałbym dzisiaj podkreślić też bardzo mocno, że Boże Słowo, Boże obietnice i Boże proroctwa się wykonują dokładnie słowo w słowo. I nigdy się nie zmieni Boża wola. Amen? Kiedy On wypowie, tak się stanie. Co jeszcze chciałbym bardzo, żebyśmy zapisali, zapamiętali, że przecież Bóg mógł powiedzieć do Belsazara bezpośrednio do niego. Zgadza się? Czy by Bóg mógł napisać na przykład w języku aramejskim dokładnie to, co chciał powiedzieć, to, co powiedział Daniel? Mogło tak być? Ta ściana była na tyle duża, że tam można było umieścić cały rozdział. Wszystko, co dzisiaj powiedziałem, tam by się zmieściło na tej ścianie prawdopodobnie. Więc chcę wam dzisiaj powiedzieć coś niesamowitego, co wiecie dobrze, a chcę przypomnieć wam, że Bóg nigdy nie działa sam. Zawsze chce użyć ciebie, mnie, Daniela, sługę, który jest gotowy. Amen? Bóg zawsze współdziała z nami. To jest niesamowite dla mnie i chcę uwielbić Go dzisiaj przez to bardzo, bardzo. Wiecie, że Bóg chociaż mógłby to zrobić, chociaż mógłby zrobić to sam, mógłby zrobić to bez Daniela, to jednak On potrzebuje, tak powiedziałem teraz, ale On chce współpracować z człowiekiem, który wykłada Jego słowo. Wiecie, Bóg miał tylko 4 słowa do powiedzenia i powiedział dość. Ani słowa więcej, popatrzcie się. 4 słowa. Jakie to były słowa? Policzone, zważone, oddane komuś innemu. To było wszystko, co Bóg powiedział. Ale potrzebował, król potrzebował Daniela, który powiedział dokładnie, co się stanie. I wiecie, jesteśmy w czasie, teraz w momencie jesteśmy, w historycznym momencie, więc możecie to też zanotować, kiedy nastaje to, kiedy złoto przemienia się w srebro, kiedy następuje następne królestwo. Tej właśnie nocy napadli Persowie,
Persja, Media, napadli na Babilon, zdobyli Babilon i nastało inne królestwo, inne panowanie. Właśnie w 6 rozdziale będziemy już czytać, że ktoś inny był królem. Co jest ciekawe, Daniel, tak w cudzysłowie powiem, z złotym łańcuchem na szyi został. To jest ciekawe. Widzicie, że Daniel ciągle pełnił urząd. Bóg uczynił to. Chcę to powiedzieć znowu kolejny raz. Bóg to uczynił, że sława o nim i o jego przyjaciołach dalej była na tyle, żeby Bóg mógł ich używać ze skutkiem wpływu na naród. Amen? Chciałbym powiedzieć, że kiedy Bóg daje nam czas, daje nam łaskę, daje nam życie, to On też chce, żebyśmy wykorzystywali to, żebyśmy byli ludźmi, których On chce, abyśmy tutaj na ziemi robili rzeczy. Amen? Chcę zachęcać, wiecie, kiedy modlimy się o młodzież, modlimy się o dzieci, modlimy się o młodych ludzi, często mam przed oczyma i modlę się o ludzi, którzy mieliby wpływ, mają wpływ na nasz kraj. Amen? Którzy mają wpływ na dzieje naszego kraju. Wyobraźcie sobie, jeden Daniel i trzech jego przyjaciół zmienia bieg historii tak wielkiego imperium, tak wielkiej rzeczy. Wyobraźcie sobie, co może zrobić na przykład mówię, 50 ludzi napełnionych Duchem Świętym, zbawionych, świadomych, że Jezus Chrystus jest Królem. Amen? Którzy studiują, którzy się uczą, którzy zdobywają wiedzę, Bóg daje im mądrość i mogą obejmować decydujące stanowiska w kraju. Co wy na to? Amen? I chcę tutaj podkreślić właśnie to działanie Boga, który chce, żeby człowiek z nim współpracował. Skoro Daniel i jego przyjaciele w czasie okupacji, jako niewolnicy, byli tak wpływowymi ludźmi na cały świat, o ileż bardziej ty i ja, nasze dzieci, nasze wnuki, mogą być wpływowymi ludźmi w naszych dziejach. Zgadza się? Weźmy, chciejmy to zobaczyć, chciejmy to widzieć. Ta księga nam pokazuje, objawia. Chociaż dzisiaj przeczytaliśmy o pewnej tragicznej sytuacji. I chciałbym tutaj znowu powiedzieć, że to jest bardzo niebezpieczne, kiedy my słuchamy, kiedy ludzie słuchają Słowa Bożego, kiedy przychodzą pod Słowo Boże, kiedy oglądają dzieła Boże, kiedy oglądają cuda Boże, choćby takie cuda, jak oglądaliśmy przez piątek, sobotę, niedzielę. To są cuda. Amen? I przechodzą koło tego obojętnie. To jest bardzo niebezpieczne. Jest bardzo niebezpieczne, bo my nie widzimy tej cienkiej, niewidocznej linii między cierpliwością Boga a Jego gniewem. Amen? To tylko widzi Bóg. I nigdy nie wiesz, czy to jest już ten moment, czy to jeszcze nie jest ten moment. I nigdy tak nie myśl. Ja chciałbym zachęcić każdego, żebyśmy byli gotowi, żeby przyjąć Boże Słowo, tak jak Słowo Boże mówi. Dziś, jeśli Jego głos usłyszysz, nie zamykaj swojego serca, nie zamykaj tej Biblii, nie zamykaj swoich ust ani oczu, ale jeszcze dzisiaj wyznaj Go swoim Panem. Powiedz: Jezu, Ty jesteś moim Bogiem, chcę Ciebie wyznać, chcę przebaczenia swoich grzechów. Amen? Halleluja, jeśli tego nie zrobiłeś. I mam coś tutaj napisane. Takie słowo mi przyszło na myśl, kiedy właśnie myślałem o tym zakończeniu Izajasza. Ja tylko przeczytam to, nie będziemy tego wyświetlać. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny opuści swoją drogę, przestępca swoje zamysły i niech nawróci się do Pana, aby się nad Nim zlitował. Do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Izajasz 55. Popatrzcie, jak to słowo wyraźnie mówi, jaki cudowny jest Bóg. Amen? I to jest właśnie ten rozdział, mówi o tym. Mam jeszcze jakieś wnioski tutaj napisane. Gdybyście mieli jeszcze długopisy, jakieś powiedzmy tam kawałek kartki, no możecie napisać, co sobie tam zapisałem. Lubię tak pomyśleć trochę potem na koniec, co takie najważniejsze, najmocniej mnie dotkło. I napisałem taki, tylko dwa. Pomiędzy cierpliwością Bożą a gniewem Bożym jest cienka, niewidoczna dla nas ludzi granica, widzi ją tylko Bóg. To jest pierwsza rzecz, żeśmy powiedzieli. I drugi taki wniosek jest, nie potrzeba szukać specjalnej drogi do piekła. Wystarczy odpowiednio długo pozostać na dotychczasowej swojej drodze. Przeczytam drugi jeszcze raz. Nie potrzeba szukać specjalnej drogi do piekła.
wystarczy odpowiednio długo pozostać na dotychczasowej swojej drodze. Ten rozdział właśnie nam o tym mówi, że wystarczy odpowiednio długo i my nigdy nie wiemy, jaki to jest długi czas, pozostać w uporze, lekceważąc Boże napomnienia. Wiecie, pomimo, widząc wielkich przestępców, wielkich grzeszników, koło nich są ludzie, którzy są może nie takimi wielkimi grzesznikami, ale wystarczy, że upierasz się zbyt długo, kiedy Bóg do ciebie puka. Kiedy On do ciebie mówi, nie odpowiesz Mu. To wystarczy. Zgadzacie się ze mną? Dlatego tym bardziej to słowo z Izajasza: niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły. I niech zwróci się do Boga. Ten, który, Bóg, który ma upodobanie w łasce, upodobanie w litości. Kiedy się zwrócisz do Niego, słuchajcie, największy przestępca, największy grzesznik, niezależnie jaki grzech by ktokolwiek popełnił, Jezus Chrystus obmywa każdy grzech. Amen? Każdy grzech. Niezależnie jaki on jest ciężki, jaki on jest straszny, jaki jest wielki ten grzech, kiedy przyjdziesz do Jezusa Chrystusa, On zmyje każdy grzech. Ale wystarczy nie robić nic i iść swoją drogą, żeby dostać się do piekła. Dlatego ten rozdział nam mówi bardzo wyraźnie. Wiecie, tak jak tamten o Nebukadnezarze mówił, jaki straszny, okrutny człowiek, morderca, okupant, wpadał w szał i niesamowicie niepohamowany, ale miał pragnienie w sercu i chciał poznać Boga, chociaż nie umiał sobie z tym poradzić. Bóg sobie z tym poradził. Amen? Ale drugi z kolei zbyt wielkich rzeczy nie robił na pokaz, ale zbyt długo opierał się, stawał w oporze i lekceważył. Aż w końcu dotknął czułej struny, kiedy Bóg powiedział: tego nie wolno, dalej już nie będzie. I nie będzie to, wiecie, trwało latami, ale to jeszcze tej nocy. Dlatego to jest niesamowite to słowo, co dzisiaj żeśmy przeczytali. Zgadzacie się ze mną? Amen? Halleluja. Nie wiem, jaki mamy czas. Dobry? Dobry czas. Zawsze dobry czas mamy. Halleluja. Nie wiem, ile to jest, powiedzmy, księga prorocza, jak to rozważamy, a ile to jest Ewangelia, czy głoszenie Ewangelii na tych naszych spotkaniach. Ale ja myślę, że właśnie dobrze jest inspirować. Słowo Boże nas inspiruje. Amen. Cieszycie się? Buduje was serce, kiedy buduje was słowo, kiedy serce otwieracie na Słowo Boże. Amen. Halleluja. To jest bardzo, bardzo dobre. Ja chciałbym, żebyśmy uwielbili naszego Pana. To, co żeśmy dzisiaj przeczytali, to, co żeśmy dzisiaj mogli powiedzieć sobie, rozważyć, prowadzi nasze myśli do tego, że Bóg jest ponad wszystkim. Jego cierpliwość jest niesamowita. On jest bogaty w łaskę, hojny w odpuszczaniu. Wiecie, Słowo Boże jest niesamowite, kiedy ono mówi o tym, jaki jest Bóg. Ale też jest Jego gniew Boży. Powiedzieliśmy sobie też, że Jego naczynia są nie do dotknięcia. Nie wolno dotykać Jego naczyń. To, co jest Boże, nie wolno tego dotykać. I przeciwnik o tym wie, diabeł o tym wie i warto, żeby też człowiek się o tym dowiedział. Amen? Halleluja. To też jest ważne. I ważne jest, żebyśmy wiedzieli zawsze, że kiedy stoisz, to wiedzieć, że masz kogoś nad sobą. To nie jest poniżenie. To jest zaszczyt. Amen? To jest zaszczyt, że nie jesteś wystawiony na pierwszy ostrzał, ale masz kogoś, kto jest nad tobą, kto jest odpowiedzialny za ciebie, kto jest, troszczy się o ciebie, kto powiedział: jesteś moim. Amen? I nic nie wyrwie ich z mojej ręki. Halleluja.